Jeżeli chodzi o rękę mężczyzny, podejrzewamy, że ręka ta może należeć do mężczyzny, który mógł z informacji, które my posiadamy, być wrzuconym do warty. Jest to Adam Frączak, który został uprowadzony na terenie Bydgoszczy, ale z naszych informacji, które posiadaliśmy, mógł być przewieziony do Poznania. Także ten mężczyzna, którego mamy zresztą tutaj zdjęcie, może być, ten mężczyzna może być ofiarą działania grupy przestępczej, która działała na płaszczyźnie pewnych rozliczeń pomiędzy Szczecinem, pomiędzy Bydgoszczą i pomiędzy Poznaniem. Z informacji, które my posiadaliśmy, mógł zostać wrzucony do rzeki, mógł zostać wrzucony do warty. Pojawili się tam policjanci, którzy przeszli, dosłownie przeszli koło ręki, która była przy nadbrzeżu. Zadajmy sobie pytanie, czy to było poszukiwanie celowe w celu odnalezienia kobiety poszukiwanej, która jest zaginiona i może być w rzece, czy to było tylko i wyłącznie parada funkcjonariuszy przed kamerami telewizji, bo trzeba się było pokazać, bo tak wypadało. Ta ręka, proszę Państwa, została zauważona przez naszego człowieka, jak również została zauważona z góry z dronu, który przekazywał nam bezpośredni obraz do operatora. Oczywiście musimy również, proszę Państwa, odnieść się do dzisiejszego żądania okupowego. 500 tysięcy złotych, żądanie okupowe za to, że Ewa nie zostanie zabita. Tak to mniej więcej wygląda. Pieniądze mają być przekazane na dwa różne konta. 200 tysięcy i 300 tysięcy złotych ma być przekazane na konta wyznaczonych osób. Oczywiście SMS został przekazany do rodziny zaginionej. Niemniej jednak są to również konsekwencje tego, że może być to SMS, który jest tak zwanym działaniem próby wyłudzenia pieniędzy. I tego nie możemy wykluczyć. W momencie, kiedy na tak zwanych plakatach i ogłoszeniach o zaginięciu osoby jest numer telefonu alarmowego, telefon alarmowy biura 600 007 007, wtedy sprawcy nie podejmują jakichkolwiek prób wyłudzenia pieniędzy od ludzi, którzy szukają swoich bliskich. Niemniej jednak, jeżeli dochodzi do wskazywania innych numerów telefonów, niestety rodzina musi się liczyć z tym, że będzie narażona na tego rodzaju żądania, które niejednokrotnie są bez jakiegokolwiek podłoża realnego przekazania zakładnika. Dlatego też dla mnie oczywiście jest to mocno wątpliwe żądanie. Policja otrzymała już ten SMS. SMS został wysłany na numer telefonu komórkowego należącego do rodziny zaginionej Ewy o godzinie 13:23 w dniu dzisiejszym. Oczywiście przedstawimy również Państwu monitoring, który tutaj przekaże mój człowiek na rzutniku, bardzo proszę. Hotel Ibis, godzina 3:32. To jest godzina, o której przechodził z mostu Rocha w kierunku hotelu Ibis. Niemniej jednak krok i absolutne zachowanie osoby bez jakichkolwiek wątpliwości na spożycie alkoholu. Natomiast później mamy kolejny zapis i tutaj bardzo proszę. Trzy minuty później mężczyzna ubrany na niebiesko pojawia się na kolejnym monitoringu. Proszę zwrócić uwagę, to jest montaż dwóch ujęć z dwóch kamer. Bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne jest sam punkt rozstania Ewy z mężczyzną w niebieskiej kurtce. Problemem jest kontakt z ludźmi, którzy z człowiekiem, który rozmawiał z mężczyzną w niebieskiej kurtce, ponieważ my dotarliśmy do tej osoby. W dniu wczorajszym próbowaliśmy się z nim umówić i porozmawiać. Niestety osoby te w jakikolwiek sposób są instruowane przez panią mecenas, która jest w stałym kontakcie i boją się komunikacji z nami. Jest pytanie, dlaczego? Dlaczego? Czy
nie wiem, strach przed kontaktem ze mną i być może powtórzenia sytuacji, która miała parę lat temu w Sosnowcu, obawiają się w jakikolwiek sposób ciśnienia, które my wywrzemy na nich i doprowadzimy do powiedzenia prawdy? Być może tak. Być może jest coś, co mają do ukrycia. Tego nie możemy powiedzieć. Wątpliwe jest, że mężczyzna, który wygląda na osobę trzeźwą, wygląda na osobę, jego chód, jego zachowanie, nie wprawia w ogóle nas w jakiekolwiek wątpliwości, że jest aż tak pijany, że się zatacza, że nie pamięta, co się wydarzyło, jak wygląda rozstanie z Ewą. Czy organ do tego upoważniony nie powinien bardziej aktywnie podjąć czynności przesłuchania, formy przesłuchania i uzyskania informacji, co się tej nocy wydarzyło? Czy organ do tego upoważniony jest tak słaby, że nie jest w stanie w prawidłowy sposób przeprowadzić rozmowy z tym mężczyzną? Trudno się do tego odnieść. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie jest to zupełnym absurdem, żeby osoba taka, która z zachowania wygląda na osobę po spożyciu paru piw, straciła pamięć na pół godziny. Co jest tego powodem i co jest tego przyczyną, że do tej pory człowiek ten nie został przebadany? Czy faktycznie były jakiekolwiek środki zastosowane w stosunku do niego i być może do Ewy? Czy tylko środki zostały zastosowane do Ewy? I kto to zrobił? My się możemy domyślać. Kto jest autorem być może tego, co się tej nocy zdarzyło? Spacer, który mamy również zarejestrowany, bardzo proszę. Ten spacer, gdzie oni przychodzą wspólnie, gdzie jednoznacznie, jednocześnie widać, że mężczyzna jest trzeźwy, który prowadzi Ewę. To jest bez żadnych wątpliwości. Możemy się do tego odnieść, że mamy do czynienia z prowadzeniem dziewczyny, a nie, że tak powiem, podróż dwojga pijanych totalnie ludzi wychodzących z różnych miejsc, zataczających się, gdzie jeden drugiego podtrzymuje. Proszę Państwa, my nie możemy założyć, że towarzysz tej imprezy nocnej z niedzieli na poniedziałek Ewy Tylman jest sprawcą zabójstwa. Ale osoba ta może być świadkiem nieszczęśliwego wypadku. Świadkiem zdarzenia, które w jakikolwiek sposób mogło doprowadzić do śmierci Ewy. Być może tego się boi i tu ten czas, pół godziny, jest kluczowym czasem, gdzie widzimy ich obydwoje. Za pół godziny widzimy już mężczyznę samego. Czy zostawia się przyjaciółkę, koleżankę, z którą się pije alkohol przez praktycznie cały wieczór? Zostawia się samą sobie? Chyba nie. No tak się nie zachowuje mężczyzna. Chociaż zasłaniał się tym, że jest gejem. O czym być może Państwo nie wiecie, a mężczyzna, który miał z nim rozmawiać przez telefon, miał być jego partnerem, jego narzeczonym. Oczywiście na pierwsze spotkanie z moimi agentami, jak również następnego dnia ze mną, mężczyzna w niebieskiej kurtce przybył z adwokatem. Proszę Państwa, takich sytuacji, takie sytuacje się nie zdarzają, jeżeli chodzi o formę rozmowy z ludźmi, którzy chcą pomóc. Zastanawiam się, po co adwokat człowiekowi, do którego dzwoni Rutkowski i mówi, chciałbym z panem porozmawiać na temat tego wieczoru, tej nocy, co się wydarzyło. Oczywiście rozmawialiśmy również z innymi ludźmi, którzy byli zbulwersowani, że nie są przesłuchani jeszcze przez policję, którzy byli tego dnia, tej nocy podczas imprezy. Chłopak do mnie mówi, panie Krzysztofie, minęło tyle dni, a nikt mnie nie pyta, co się wydarzyło tej nocy. A ja byłem świadkiem i widziałem pewne rzeczy, pewne sytuacje. Mężczyzna w niebieskiej kurtce, oczywiście podczas imprezy, gdzie spożywali alkohol w pijalni wódki i piwa, miał wychodzić z tego lokalu i rozmawiać z dwoma mężczyznami.
praktycznie nie chciał przekazywać, albo nie wiedział, albo nie pamiętał na jedno proste pytanie, które zadałem mu ostatnio, kiedy były prowadzone badania przy wykorzystaniu poligrafu, kiedy zadałem mu pytanie, czy dotykał dowód Ewy. Nie był w stanie odpowiedzieć. Powiedział mu, nie pamiętam. To jak to, być może na tym dowodzie są jego odciski palców. Czyli pytanie, dlaczego ten dowód miał dotykać? Kto podrzucił ten dowód? Czy on, czy jest osoba trzecia? Bo bez wątpienia ten dowód został tam, w to miejsce, w okolice przystanku tramwajowego przy AWF-ie podrzucony. Bez żadnej wątpliwości. Podwyższamy nagrodę do kwoty 40 tysięcy złotych za tę informację. Jeżeli ktokolwiek ma wiedzę, co się wydarzyło, biuro Rutkowski wypłaca tę nagrodę. Z zachowaniem pełnej anonimowości, jeżeli chodzi o osobę wskazującą nam informację.